Matura za pasem. W Suwałkach do matury przystąpi ponad 760 maturzystów, z czego 164 z liceum nr 3 Przynoniewicza. Przygotowania tam trwają od 3 lat. Teraz to już jest taka totalna końcówka, gdzie już dawno wiszą harmonogramy, gdzie uczniowie już szykują, prasują koszulę na ten egzamin. Także to już nie jest pora, żeby się tak intensywnie przygotowywać do matury. Na pewno od września wszyscy bardzo intensywnie pracowali. Nauczyciele, uczniowie, przede wszystkim uczniowie, ale również i rodzice. My nie mamy, że tak powiem, jakichś większych problemów ze zdawalnością. Uczniowie bardzo zdają dobrze przedmioty, które wybierają, i pisemne, i ustne. Później dostają się na różnego rodzaju kierunki studiów. Także my ze swoich uczniów jesteśmy bardzo zadowoleni i wierzę, że w tym roku też tak samo będzie i wszystkim uczniom, wszystkim naszym absolwentom, ale również innym w Suwałkach i w okolicach i w ogóle w Polsce życzę jak najprostszych testów, dobrego dnia i tego, żeby się po prostu powiodło. Stresu nie da się wyeliminować całkowicie, ale uczniowie trzeciego LO są raczej dobrej myśli. Jakich przedmiotów obawiają się najbardziej? Przede wszystkim rozszerzenie i ustne języki. Było już tyle czasu, że to, co zrobiłem, da mi tak efekty. Czy jestem przygotowany do matury? No myślę, że 3 lata nie poszły na darmo, więc przygotowanie jest na pewno. Myślę, że w stopniu dobrym, nie wiem czy wyśmienitym, ale podchodzę raczej na spokojnie, myślę, że jakoś będzie okej. Myślę, że tak jak większość matematyki, bo jednak trzeba się wysilić i pomyśleć. No a matematyka, wiadomo, często jest takim jednym z przedmiotów, które idą dość słabo. Ja jestem akurat na profilu biotechnologicznym, więc szczególnie cisnęli nas z biologii i z chemii. To naprawdę był wysoki poziom. Z czego się masz, jeśli masz jakieś obawy, to z czego? No to chyba najbardziej właśnie z biologii i chemii, bo jakby te przedmioty, te rozszerzenia będą, no, świadczyły o tym, gdzie się dostanę potem, na jakie studia. No chyba na pewno na jakieś medyczne, jeszcze kierunek to do ustalenia. Zobaczymy, jak matura pójdzie. Część uczniów między jednym a drugim egzaminem stawia na relaks. Tyle się ćwiczyło, tyle się zadań robiło, także myślę, że już bardziej się nie da być przygotowanemu. Odpoczynek jest bardzo ważny przed maturą. Nie ma już się co stresować, że czegoś się nie umie, bo napisze się to dobrze. Nauczyciel matematyki po strachu maturzystów wierzy w swoich uczniów. Moi uczniowie w trzecim ogólniaku, wydaje mi się, że są dobrze przygotowani do matury. Chociaż no jak w każdej szkole, nie każdy za priorytet stawiał sobie naukę, ale myślę, że w naszej szkole wszyscy sobie poradzą ze zdaniem matematyki przynajmniej. No najwięcej problemów uczniowie zawsze mieli z zadaniami typu dowodowego. Tutaj troszkę było trzeba się nad tym pochylić, natomiast no, analizowaliśmy wszystkie możliwe zadania, wszystkie możliwe wyniki, sposoby rozwiązywania, także mam nadzieję, że którymś uda im się rozwiązać wszystkie zadania. Jak przewiduje pan, jakie mogą być pytania? Wszystkie, różne, cała przekrojówka, także jak zwykle co roku. No stawiamy tam, powiedzmy, na niektóre możliwe działy, które częściej występują lub rzadziej, natomiast przewidzieć nie ma takiej możliwości. I na koniec kilka słów otuchy i życzenia, do których dołącza się zespół redakcyjny Telewizji Suwałki. Swoim i tylko nie swoim wszystkim maturzystom życzę powodzenia, połamania czarnych długopisów, a przede wszystkim zdania jak najlepiej matematyki.